Cześć. Kolejny dzień. Skrót informacji z całego dnia będzie. Wczoraj widzieliście, zrobiłem wyrzutnię na gotowca. Dzisiaj kończymy czerpnie. Robię zasilanie, instalację elektryczną, gniazdo dla rekuperatora. Kabel sterujący rekuperacją również na dół. No i gotowy będzie rekuperator. Cała instalacja wentylacji mechanicznej. I muszę później jeszcze porobić, nie wiem czy dzisiaj, prawdopodobnie dzisiaj, ale po południu porobię elektrykę jeszcze, bo jutro przyjeżdża wełna, trzeba będzie to wszystko poprzenosić, no bo nie dojedziemy do samych drzwi z uwagi na to, że jest mokro, chyba że jutro przyjdzie mróz, fajnie by było, no ale niestety nie zapowiada się, tak więc będziemy jutro walczyli, zobaczymy, dzisiaj dzień będzie na pewno intensywny i zaawansowany. Dobra, kolejny dzień, czyli skończyliśmy dokładnie na tym, skończyłem właściwie. Teraz Paweł tam przy filtrze, włożymy filtr, żeby było na tej wysokości. W pierwszej kolejności tą długą trzy uchwyty przymocujemy, żeby było tam wyrzutnia po prostej, przewiercić, ściągnąć tu całość, zaizolować i potem macie. Myślę, że dwie godzinki to wbrew pozorom chwilę zajmuje. Wczoraj do domu wziąłem. Wiertło? Ja do domu zobaczyłem. Dobra, lecimy. Tu już są zamontowane, jak widać, podwieszone. Zrobiłem tak, to jest ósemka. Ósemka gwintowana szpilka. Wywierciliśmy wiertło 6,5. Akurat wchodzi na dosyć ciasno. To i tak zostanie podsypane wełną od spodu. Więc nie będzie tutaj nic. Ani... Spartańskie warunki. Opa. Jeszcze trochę, żeby uchwyt w las. Tylko Paweł przyłożę te wełna, 7 palet wełna, to będzie im na dół przenieść, nie wiem, to będzie w workach jakiś, wiesz, nie wiem dokładnie w jakiej formie. Piwnicy? Co? Piwnicy. Nie, na parter. Dobra, możemy, Paweł, możesz włazić, weź sobie tylko pierwszą i ja wezmę ostatnią, ty pierwszą, ściągnij gumkę, bo ona później na mnie wejdzie. Weź sobie dwie te śrubki. Tam są. Dobra, ja sobie od tej strony zaatakuj. Podwiesimy ją na razie tylko, żeby była w miejscu, wiesz? W tym, co już ma być. Tam już w uszczelkę na głębokość nie musisz jeszcze wkładać właściwie. Czekaj, ja sobie złapię jednym pierw od spodu. I też ci to proponuję. Kurczę, nie ma miejsca. Opa! Ja już gotowy. Tak, o, tylko złap na razie. Dobra, do góry. Drugą śrubkę położył. Złap sobie drugą śrubkę pierw. Nie, na razie nie wkładaj. Złap sobie na razie drugą.
Kawa dalej chory i to fest. Wczoraj z nim gadałem chwilę. A wystarczy, żeby mi się Paweł wydaje, jak ja wtedy przyjechałem, żeby on poszedł w słońce zamiast w tym cieniu koło kontenera stał, nie? No. On przemarznięty, spocony, bo bieg gdzieś tam. Dobra. Okej, nie, nie, tylko żeby wisiała tak o trochę. Dobra, jest. Teraz możemy sobie dopasować całą resztę tutaj. Chodź, przyniesiemy. Przepchamy właściwie. Dobra, spoko. Weź, przestaw oświetlenie. No i teraz sobie możemy już ją ustawić tutaj tak jak chcemy na gotowca, ale to tak jak mówiłem jeszcze wczoraj na końcu, że jednak będę musiał jeszcze tu poluzować. I nie wiem czy nie jeszcze tu. Ten drugi element również chyba. Tam pilnuj, żeby było. Czekaj, to musi być tak tutaj jakoś. Nie wiem, czy nie trzeba będzie zrezygnować z jednego elementu wręcz. Paweł, daj kolano 45. I jeszcze jedno 45. Ma jest? Dobra, daj jeszcze w środek tą mufę. A zewnątrz właściwie mufa, a nie w środek. Ajajajaj. Te przewiercone teraz farmerami. Dobra. To nie jest mufa. Nie, mufa. Chyba tak będzie ok. Czekaj. Musimy tu jeszcze pokombinować. Generalnie chodzi o to, żebyśmy po prostu poszli w kierunku ściany, ale to, żeby zrobić, to muszę tym kolanem iść tam jeszcze. Bo to ten. Co? Bo tam jeszcze pójdzie ci do góry, nie? 3 centy 2. Na tym. Na obejmie, nie? Tak. Czekaj, jakby to dał. To by dał. Tak? O, prawie jesteśmy w domu. O, w ten sposób, nie? Ile tu jest? Akurat? Obejmę i 1,5 centymetra tego. A tam wlazło, tu nie ma znaczenia to przesunięcie. Czyli zostawimy jednak w takiej konfiguracji jak tutaj jest, widzicie, w prostszej. Dokładnie jeszcze zobaczę, czy... A, idzie ładnie, elegancko będzie. Dobra, poskręcam teraz to w całość. Dotniemy, Paweł, możesz właściwie zaznaczać. Tu dalej nam nie pójdzie, czyli tam jeszcze jest 22 centymetry, tam musi wyjść. 25 tam zrobiliśmy, 25 i 100, 20, czekaj, bo tutaj idzie co teraz, aha, bo tu jeszcze będzie manewr, że tu do środka idzie teraz mufa i łącznik potrzebny jeszcze, wiesz? Czekaj, zobaczę czy z tego się nie wykorzysta. Łącznik jest. Tu, nie, ja tu mam, tu mam. Mufa, ej, łącznik. To jest ten do rury, nie? No. Ja tu mam mufę. Czekaj, bo tu już mam mufę. Mufa wejdzie, w nią wejdzie łącznik i w nią będzie wchodziła rura.
wyrosło ładnie. Ja mogę sobie tą wyciągnąć przecież. Po co mamy rano przewiercać nowe, jak to już mamy przewiercone. I tutaj kolano. Dobra, tu się nam przestawiło. O, w ten sposób. I tutaj mogę dopiero zmierzyć rurę na właściwą odległość. Czyli tam jest 25 i 95. 120. 120 centów. Rurę musimy obciąć. Pomierzone, docięte. Mamy tam docięty odcinek, który wyjdzie nam za warstwę izolacji termicznej. No i teraz trzeba to całość zdemontować. Tam jest poskręcane wszystko, tam się już nie poprzestawia. Trzeba to zdemontować i pomysł jest taki, żeby to... Kurczę, na kabel się zawiesiłem. I pomysł jest taki, żeby to zrobić osobne, ten odcinek osobno, tamten odcinek osobno i tu przed końcami nie izolować, tylko dokleić taśmę w dwóch czy w trzech warstwach. Ten kauczuk w taśmie, no bo tak trzeba. Sama antysmogowa jest ocieplona, dokładnie tak jak rekuperator. I poza tym ona będzie zasypana jeszcze wełną. A myślałem, że można to zasypać tylko wełną, bo szczerze mówiąc nie chce mi się tego oklejać. Ale tak zadzwoniłem i trzeba, bo w tym wypadku kauczuk tworzy również paroizolację, tak? W tym momencie tworzy paroizolację, no i dopiero paroizolację dodatkowo, może tak, bo termiczną również. Ale trzeba będzie to i tak zasypać później wełną, tak więc musimy to zdemontować. W pierwszej kolejności myślę, Paweł, że ten wywalimy. Jak już tam jesteś, rozepnij te i daj tylko te kolana, co wychodzą z rekuperatora pierwsze. Proste odcinki, moment pójdzie, zobaczycie. Najgorzej będzie tam taka klejanka. Chciał, nie chciał, trzeba przez to przebrnąć. Dosyć dobrze się poddaje, bo jest, da się go naciągać, bardzo fajnie się kleja, ale w tej chwili sobie... Resztę później wykorzystać można do tego, do docinek, bo zobaczycie, że sporo ich będzie. Tu się podda, powycina się w środku również. Dobra. Paweł zdemontuje teraz całą. Czerpnie. To czerwone. Co? To jest malowane, to idzie tam. To nie ma znaczenia. Na dobrą sprawę, wiesz? Tyle wystarczy. Nie, a co? Teraz nadmiary powycinać, podoklejać ładnie i w te miejsce powklejać dosłownie puzzle. Nie wygląda to zbyt ładnie, ale to nie ma wyglądać ładnie, ma być skutecznie. Zobaczcie, jeżeli najedziecie już warstwą, na warstwę przy oklejaniu, to zerwiecie delikatnie tą piankę, ten kauczuk. Bardzo dobry klej to ma. No i ja jeszcze, tego nie trzeba robić, ja to robię
jednak to jest pokazywane publicznie wam, żeby to po prostu było estetycznie, nie ma to znaczenia na dobrą sprawę, czy to jeszcze okleicie tą, bo to jest tylko 3 mm w tym wypadku, to jest akurat ta czarna, bo jeszcze mam siwą, tam wczoraj siwą zostało oklejone, ale mam tylko jedną rolkę czarną jeszcze. I w taki sposób przygotujemy sobie całość, czyli zobaczcie, tu jest ten centymetr tej kauczuku, jeszcze tą taśmą kauczukową jest osobno i zrobimy sobie trzy elementy, czyli teraz drugi fikołek zakrętas trzeba okleić w ten sposób. Jeżeli by się nie tej taśmy nie ma musu oklejać tej cienkiej już, ale no naprawdę wygląda to estetycznie tylko i wyłącznie, no i daje jakąś tam 1/3 jeszcze z tej właściwej grubości dodatkowej izolacji termicznej, tak więc ja uważam, że warto, tak jak będziecie to robili we własnym zakresie dla siebie, warto kupić dwie rolki tej taśmy więcej i to po prostu zrobić, bo żeby było zrobione, żebyście byli sami z tego zadowoleni, bo proszę mi uwierzyć, ciężko być zadowolonym z wyklejanki, jaka powstaje, zresztą widzieliście, z wyklejanki tej grubej warstwy, bo to dosłownie docinki idą, jakieś trójkąciki, duperele, no ale tak trzeba, inaczej się tego nie da zrobić. Niestety nie jest to materiał termokurczliwy, który nałożymy, zgrzejemy i ładnie by to wszystko oblał. Tu jeszcze musimy, Paweł, dawaj tą srebrną. Srebrna jeszcze potrzebna, wiesz? Ta zbrojona, ona gdzieś będzie tam pewnie. Proszę nie zapominać o połączeniu taśmą tych wszystkich tutaj poszczególnych elementów na łączeniach. To zakleić dobrze, docisnąć, żeby to było wszystko szczelne w tym miejscu. My mamy ten element, oklejamy teraz kauczukiem, tą rurę i tamtą jeszcze, co ma dwa końce zabezpieczone antykorozyjnie, bo była cięta w tych miejscach i spróbujemy to wrzucić w całość. Zobaczcie, ile prościej jest z samą rurą. Z samą rurą jest o tyle prościej. Oczywiście w ogóle nie przeszkadza to, jeżeli to najdzie trochę tu na rant. No ale będzie... Nie wyglądało to, nie będzie to wyglądało zbyt fajnie, czyli ja to wytnę na równego i dopiero polecimy całą taśmą, tu na równo końcówka przytnej będzie git. My gotowi. Dobra, Paweł, lecimy pierwszy. Te łagodniejsze, Paweł. Kurczę, nie ma tu jakiejś tej... Tu musicie mieć pewniaka, że obudowa rekuperatora zewnętrzna dokładnie znajduje się między tymi, w środku tej uszczelki, tu w tym miejscu. Tu musicie mieć pewniaka, że to jest zrobione. Można po prostu otworzyć od góry klapę i zajrzeć od środka ręką, nawet zobaczyć po odległości i będzie wiadomo. I ogarnięte. Godzinę mamy około 12, jeszcze zdążę do Gorzowa pojechać z... oddać resztę rzeczy, bo sporo ich zostało. Ten kawałek rury też szukasz? A jaki ten metrowy tam został? Nie, te dwie trójki i w kartonie te duperele. Czyli czerpnia jest, wyrzutnia jest zrobiona na tej elewacji, na tej samej co czerpnia. Z tym, że czerpnia jest odsunięto raz, dwa, trzy, o 4 metry ponad delikatnie od wyrzutni, 3 metry tak powinno być, jest zrobione trochę więcej, na pewno nie zaszkodzi. No było trochę kombinacji tutaj alpejskich, ale jak widać udało się nam to zrobić. Wszędzie już jest później dodatkowo poizolowane na łączeniach. Nie wiem, z której perspektywy będzie lepiej widać to. Dokładnie widzieliście poszczególne elementy, jak są wykonane po kolei, tak więc nie było sensu pokazać wam tego i rozciągać na 2 godziny filmu, bo po co? Tutaj już nawet nie montowaliśmy na obejmy, no bo opiera się, jest wystarczająco, tak więc to jest bardzo wszystko sztywne. Tam jest filtr od antysmogowy do reku sprawdzone, czy wchodzą uszczelki, rekuperator już zamocowany również na gotowca. Z drugiej strony zrobiłem 3 takie łączniki, jak widać stąd, po 2 śruby po 16 centów z gwintem, szóstką. Świat! Tu jeszcze tylko musimy dokręcić, nie mamy kluczyka 10, tą obejmę tutaj. A reszta, jak widzicie, jeszcze
Dzisiaj już nie, jutro zrobię. Chyba, że dzisiaj po południu wpadnę. Jak się będę nudził, ale jeżeli nie, no to jutro tylko zrobię instalację elektryczną tutaj. Oświetlenia pomieszczeń. Gniazda zrobię koło rekuperatora. Ten kabel od sterowania rekuperatorem, on będzie musiał być prawdopodobnie przedłużony, ale to wypuszczę go tutaj w miejsce, gdzie będzie dostęp do tego, abym doszedł tym kablem tutaj do klatki schodowej, bo on pójdzie klatką schodową, zostanie zrobiona bruzda tutaj w tynku i wyjdzie w salonie. Więc dziękuję za uwagę. Widzieliście, że jest trochę roboty przy całej instalacji wentylacji mechanicznej, czyli rekuperatora z rekuperacją, ale da się to zrobić we własnym zakresie. Trudne to nie jest w ogóle, tylko wymaga trochę roboty. Jak widzieliście, zrobiliśmy to w trzech podejściach, właściwie z doskoku, na tyle, na ile było wolnego czasu na to rozwiązanie. Przypominam, że rekuperatora w ogóle u nas miało nie być, no ale tak się poskładało to wszystko, że nie było piany, czyli była później możliwość, no i została rekuperacja zamontowana. Elementy związane z wentylacją zwrócone, rozliczone za dupą od razu i przy okazji odbierzemy jeszcze panele, jak będziemy wracali. Powinniśmy się do Jeepa zmieścić. Weźmiemy panele, wyładujemy je od razu i przy okazji temat dodatkowy zrobiony. A jutro zgrzali dzisiaj chłopaki do gazu rurę PE żółtą. Tak więc mogę jutro zasypać, bo jutro będzie potrzebny przejazd, żeby winda mogła cofnąć. Ma być windą, a nie wiem dokładnie czym będzie, no i żebym mógł mecalakiem wjechać i to było rozładować i poprzewodzić jak najbliżej się da, no bo 7 palet do noszenia, a nie wiem ile to będzie na palecie, to bardziej jest objętość większa niż sama waga, no ale trzeba będzie jutro. Tak więc jutro na tym się chciałbym skupić, no i następne dni okaże się, co będziemy robili dalej. No poniedziałek chciałbym się zabierać ostro za garaż, za szkieletówkę. No myślę, że chłopak, ile macie, Paweł, już zbrojenia porobione? Tam jeszcze dwa na ten. To ile, chwilę, moment, nie? To nie, dwie godziny ze strzemionami, ze wszystkim. No i też chłopaki, żeby znali trochę tej szkieletówki, bo ja wiem o co chodzi, a chciałbym, żeby też chłopaki zobaczyli o co kaman, bo nie wiadomo jak to będzie wszystko w przyszłości wyglądało. I jesteśmy na miejscu. Wrzucimy, pojedziemy coś zjeść i spadamy na myślibusz. Bożyce. Załadowaliśmy jakoś. Damy radę. Najwyżej więcej spali, bo cięższy trochę. Drzwi też zamówione, umowa podpisana. Ale dopiero najszybciej na kwiecień. Tam ciśnienia nie ma, ale dobrze, że zaklepane. Temat zaklepany, wybrane wszystko, klamki, zamki, sramki. Tak więc lecimy do KFC teraz. No i mamy godzinę 15, jesteśmy z powrotem, dostałem paczkę w gratisie, bo była otwarta. Obawiałem się tutaj, czy wjedziemy, bo jest mokro, ale no, udało się jak widać. Tak więc lecimy. Lecimy jeszcze na Błonkową zobaczyć tam jeden temat. I na dzisiaj Fajrant. Jutro zasypujemy tam, gdzie jest wjazd z gazem, bo jutro przyjeżdżają i jutro myślę, że uda się. Paweł, wiesz na co generalnie liczę? Na to, że mecalakiem jutro tutaj dosłownie będziemy podawać palety tu na miejsce, ale zobaczymy jutro.